Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przede wszystkim chcemy podziękować Wam, że tak licznie przybyliście, bo trochę jest to dla nas zabawne, bo zawsze siedzieliśmy po tamtej stronie. Teraz jesteśmy tutaj. Dziwne uczucie, ale trzeba się zmierzyć. Teraz tak, będziemy się starali Wam przybliżyć chociaż troszkę chustę, która jest w Manopello, tam od 400 lat u kapucynów, w bazylice, bo wcześniej był sanktuarium, teraz jest bazyliką mniejszą. Madzia prosiła, żebyśmy w godzinę to powiedzieli. Nie wiem, jak to zrobimy. To chyba cud jakiś będzie już pierwszy tutaj dzisiaj, bo zazwyczaj 2 godziny na to potrzebujemy. Także postaramy się. Ruszamy już. W każdym razie patrzymy na czas. Dobra. Samo Manopello, jak tutaj widzicie, jest w samym centrum. Dla nas jest to centrum tak naprawdę. Bardzo szybko będę to opowiadał. Jak ktoś będzie chciał coś, żeby dopowiedzieć, zapraszam na tył, tam będziemy stali. Ale jeszcze pytanie. Tak. A może tak, kto był z Was w Manopello? Dobra, to my kończymy. No to co my mamy opowiadać tutaj? No dobra, nie wszyscy. Sporo ludzi było. Także samo Manopello leży 219 metrów nad poziomem morza, natomiast sama bazylika jest ciut wyżej, ona jest 300 metrów nad poziomem morza. Samo miasteczko Manopello liczy może z 200 mieszkańców na dzień dzisiejszy, może, nie wiem, strzelam teraz. Pierwszy slajd chcieliśmy Wam pokazać. Dla nas Manopello jest tak naprawdę takim punktem wyjścia do wszystkich tych miejsc, które odwiedzamy, czyli Loreto, Asyż, Cese, Lanciano. To jest tak naprawdę środek, epicentrum dla nas tego wszystkiego. Tu jak widzicie, samo Manopello to jest to miasteczko. To jest dokładnie więc tylko to. Więc bardzo często się myli nam to, że oblicze jest w kościółku, w miasteczku. Nic bardziej mylnego, bo miasteczko jest w jednym miejscu, a kapucyni w bazylice są wyżej, dalej, na uboczu. To jest akurat widok z domu siostry Blandiny, tak dodam. Codzienny. Sama bazylika, tutaj jak widzicie, sanktuarium kiedyś, dzisiaj bazylika mniejsza. I teraz tak, w 1923 roku oblicze zostało wyniesione nad prezbiterium, jak widzicie, nad taką fasadą. Przepraszam za jakość zdjęcia, ale internet tutaj coś jest słaby. I w zeszłym roku było stulecie jakby wystawienia tego oblicza nad prezbiterium, w tej takiej marmurowej fasadzie. Ono wcześniej było w bocznej prawej nawie usytuowane. Przeszliśmy sobie szybciutko do siostry Blandiny, bo o niej nie da się opowiedzieć. Spotkaliśmy ją tam, ona jest trapistką, zakonnicą, która mieszka dzisiaj w Manopello, jest eremitką, ma swój erem. Za chwilę nawet troszeczkę o tym to pokażemy. Ale co jest najważniejszego, jeśli chodzi o siostrę Blandinę? To jest ta osoba, która udowodniła, że to oblicze nakłada się na oblicze z całunu turyńskiego. Czyli tak naprawdę Pan Bóg ją zaprosił do dzieła, aby przejść tą drogę i pokazać, że oblicze... że mamy oblicze zmartwychwstałego. Tak naprawdę selfie. Że nam zostawił swoje zdjęcie. Ona jest w ogóle tą pionierką, która podjęła się tych badań i właśnie pracy nad chustami. I teraz, co jest dla mnie fascynujące, to, że ona to udowodniła, nie będąc na żywo, bezpośrednio przed obliczem. Ona to robiła na odległość. Przez tam jakiś dłuższy czas, natomiast, bo nie miała pozwolenia na to, żeby pojechać do Manopello. I Pan Bóg dał jej taką możliwość. I ona mówi, że to Pan Bóg jakby dzięki jej siostrze, która była siostrą zakonną również, mieszkała we Włoszech, a siostra Blandina była w Niemczech, jest Niemką i ona zachorowała, miała raka, była umierająca i wtedy zakon siostrę Blandinę puścił, żeby mogła pojechać przy okazji
do Manopello i zobaczyła na żywo to, z czym pracowała przez dłuższy czas. I druga rzecz, która jest dla mnie niesamowita, to to, że ona mając 60 lat podjęła decyzję, to znaczy ona tak ostro pytała, w lewo czy w prawo, mam być w tym Manopello, czy mam nie być w tym Manopello? No bo już zrobiła to, co zrobiła, bo czuła, że powinna być. I Pan Bóg jej dał odpowiedź konkretną i ona poprosiła o to, by wyjść z zakonu, opuścić jakby miejsce zakonne i tam się przenieść. To nie jest normalne u trapistów, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ona nie jest taką typową trapistką, bo ona mówi, ona rozmawia. Także jest w tym świecie naszym, spotyka się wszystkich pielgrzymów, których spotka w sanktuarium, opowiada, pokazuje. Ona po prostu cały czas jest apostołką boskiego oblicza, znaczy, tam jakbyś, na miejscu. Przepraszam, że ci przerwę, jakbyście ją poznali, to ona tylko oczy otworzy i od razu no dużo cały mówi. Czas, po prostu non stop, od rana aż oczy zamknie wieczorem, tak? Także trapistka. No ewidentnie po prostu to jej była droga, żeby tam przybyć. Nie było to łatwe. Oczywiście dostała najpierw pozwolenie na 3 miesiące, potem na rok, potem na 3 lata. No i aż jest do dzisiaj. W zeszłym roku minęło 20 lat. Dzisiaj ma 81 lat 6 kwietnia. My mamy... I co jest przepiękne? My ją codziennie możemy spotkać. Sanktuarium rano i po południu. Ona przychodzi, gramoli się po tych schodach, bo już to zdrowie nie jest najlepsze, ale ona się gramoli tam. Jeszcze zwykle ciągnie takie krzesełko albo ktoś, kto jest z nią, przynosi krzesełko i ona nie siada na tym krzesełku. Ona to krzesełko przykłada tutaj do fasady i klęka na nim. I modli się. Dla mnie to jest przepiękny widok też wiary. I dla mnie ona jest takim świadectwem niesamowitym. Potem jest oczywiście msza święta, często potem różaniec, można z nią odmówić wspólnie. I wieczorem też przychodzi, i ona przychodzi na spotkanie z obliczem, z Panem Jezusem zmartwychwstałym, żywym. Tutaj widzimy jej erem, niedaleko sanktuarium. No a tu akurat my, bo myśmy się z siostrą w taki totalny przypadek spotkali, ale jak zaczęliśmy w ogóle drogę z obliczem, jak pojechaliśmy tam w 2011 roku na beatyfikację Jana Pawła II, no to nie wiedzieliśmy generalnie, no znaczy nasza wiara jeszcze była, no coś tam było, ale nie wiem co. W każdym razie, jak przyszliśmy tam do sanktuarium, weszliśmy tam po tych schodkach i obydwoje stanęliśmy przed obliczem i patrzyliśmy na tych ludzi. Co oni tu tak przeżywają? Moje jako faceta było takie pierwsze spostrzeżenie, przepraszam za określenie, czym oni się podniecają. O co chodzi? To było moje pierwsze myśli tak naprawdę, tak? I poszedłem, bo stwierdziłem, że to nie ma sensu. A Pan Bóg wtedy co zrobił? On już tam spojrzał w te oczy. I dlatego jesteśmy tutaj. Tak to się potoczyło, że dzisiaj jesteśmy w stowarzyszeniu z siostrą, także dlatego też wykonujemy oblicza, bo tam był czysty przypadek, chcieliśmy tylko jej pomóc, no i tak się to skończyło, że jesteśmy tutaj. Ale dzisiaj konferencja nie jest o nas, troszeczkę tam wrzucimy jakieś wstawki, ale dzisiaj mamy spotkanie ze Zmartwychwstałym. Tutaj jest jeszcze tylko ten efekt naszej pracy, że właśnie wykonujemy te oblicza, wydaliśmy książkę, jedną, drugą, siostry Blandiny, a te oblicza to my oprawiamy jakby efekt pracy, jej pracy, jej udowodnienia tego, że te dwa, tu akurat widzimy dwa oblicza, czyli całun turyński i chustę z Manopello, nałożenie, taką pełnię, taką trójwymiarowość tego oblicza, a my po prostu
staramy się to ładnie oprawić w drewnianą ramę, pomalować i aby każdy mógł mieć swoje spotkanie ze Zmartwychwstałym i kontemplować, adorować to oblicze. Opowiemy wam teraz bardzo pokrótce, bo nie da się opowiedzieć o obliczu i nie opowiedzieć o Emidio Petraka, który urodził się... A ktoś 20... znał? Właśnie, ktoś może zna Emidio Petraka? Nikt. Wow. Urodził on się 27 marca 1905 roku w Czeze. W wieku 3 lat przestał chodzić. I mama w takim, jego mama w takim gniewie, no nie wiem jak to nazwać, zaniosła swojego syna i położyła w Czeze, do miejscowej parafii, na ołtarzu syna i powiedziała, bo to jest parafia pod wezwaniem Maryi, i powiedziała: zabierz go, ja go nie chcę takiego. I w tym momencie dziecko zaczęło nóżkami ruszać. To jest taki pierwszy cud, który się wydarzył. 13 stycznia 1915 roku w Avezzano w Abruzji, jak widzicie, miało potężne trzęsienie miejsce, trzęsienie ziemi oczywiście. On jako 12-letni chłopak, oczywiście tam zginęło 33 tysiące ofiar, to było w przeciągu dosłownie pół minuty. Straciło 33 tysiące osób życie. I to jest fakt. To jest pół minuty i wyobraźcie sobie, nie ma tyle osób. I teraz on jako 12-letni chłopiec poszedł z ojcem jak codziennie na poranną mszę. I w trakcie tej mszy nastąpiło trzęsienie ziemi i ich zawaliło w tym kościele. Przygniotło ich, tak? I po jakimś tam czasie Emidio zauważył, że ktoś ich odkopuje. Zobaczył mężczyznę, który go wyciągnął, postawił jakby na tych ruinach tego tam zapadliska i powiedział: poczekaj, idę po twojego ojca. Poszedł po jego ojca i oni jako ojciec, syn, w tym takim ferworze, że się zobaczyli, uścisnęli się. Facet zniknął. No i tak to trwało lata, tak? W wieku 16 lat wstąpił do seminarium duchownego i wybrał imię Domenico. Stąd Padre Domenico da Cese. Cese, miejscowość, Domenico, bo przyjął takie imię, tak? Padre, ojciec. I 11 października 31 roku zeszłego wieku, mając 26 lat, otrzymał święcenia kapłańskie. I teraz, dlaczego my o tym mówimy? Bo w 1964 roku trafia ojciec Domenico do Manopello w prywatnej pielgrzymce. Tak jak my jeździmy nieraz prywatnie do Manopello. I kiedy wchodzi tymi schodami na górę, żeby zobaczyć oblicze, powiedział: to jest ten mężczyzna, który mnie uratował spod gruzów i mojego ojca. Dokładnie ta twarz, tą twarz zobaczył pod gruzami. I dokumenty mówią, że 17 lipca 67 roku melduje się na stałe w Manopello i zostaje apostołem oblicza boskiego. Cóż zrobił ojciec Domenico? On się przeniósł w ogóle również do Manopello. On poprosił o to przeniesienie, żeby być blisko oblicza. I dzięki niemu w 1977 roku był kongres eucharystyczny, 19, i właśnie on tam pokazał po raz pierwszy oblicze, jakie jest w Manopello. Dzięki temu powstał taki artykuł w języku włoskim opowiadający o tym, że o tym kongresie i o tym obliczu Jezusa. I zobaczcie, to jest rok 77, natomiast w roku 78 ojciec Domenico miał takie marzenie, żeby pojechać do Turynu, żeby zobaczyć całun turyński. Jak myślicie, czy jego marzenie się spełniło? Tak, no i tak, spełniło się i Pan Bóg mu dał tą możliwość, pojechał, zobaczył. No i jak stamtąd wyszedł, tam gdzieś tam miał iść na jakąś kolację, samochód go potrącił. Trafił do szpitala i po 5 dniach zmarł. Natomiast on nie miał jakichś szczególnych obrażeń. On zresztą wiedział, że umrze. Natomiast zobaczcie, jakie znaki Pan Bóg zrobił. Jedno to, że pokazał mu się, uratował go spod gruzów, potem go zaprosił do Manopello, potem go zaprosił do Turynu i zobaczcie, to dosyć było też głośne, czyli jakby nagłośnione te dwa miejsca, te dwa
całuny. Tak z perspektywy czasu widzimy, że to miało się połączyć. Tutaj widzimy ten artykuł po włosku. Nadmienię tylko, bo tylko mogę to zrobić w tak krótkim czasie, że ten artykuł został potem przetłumaczony na język niemiecki i dziwnym trafem, to znaczy zrządzeniem Pana Boga, po niemiecku ten artykuł trafił pod drzwi celi siostry Blandiny. Co ona zrobiła? Zobaczyła to oblicze w tym artykule i ciu, do szafy. Nie mogę patrzeć na to. A to spojrzenie chodziło za nią przez cały dzień i nie dawało jej spokoju. Dlaczego mówimy o ojcu Domeniku? Tego pana tutaj zapewne poznajecie. Ojciec Pio. Ojciec Domeniku był taki sam jak on. Miał stygmaty, miał dar bilokacji, a mieszkali od siebie całkiem niedaleko, tak? I teraz ojciec Pio, kiedy do niego przybywały pielgrzymki wiernych, żeby się wyspowiadać, on powiedział takie słowa: dlaczego przybywacie tyle kilometrów, by mnie zobaczyć? Macie przecież ojca Domeniku. To są słowa ojca Pio, tak? Natomiast w 63 roku zeszłego wieku ojciec Pio powiedział dla nas osobiście bardzo piękne słowa. Volto Santo z Manopello jest z pewnością największym cudem, jaki ludzkość ma na dzień dzisiejszy. Nie ma większego cudu, bo to jest Jezus zmartwychwstały. Tutaj widzicie miejsce, jak się wejdzie na te schodki za oblicze, tam w sanktuarium, to jak się odwrócicie do tyłu, to to jest miejsce, gdzie się modlą codziennie brewiarzem kapucyni. I teraz ciekawostka. 22 września 1968 roku zapewne słyszeliście, kiedy ojciec Pio odprawiał swoją ostatnią mszę w Gargano. I on miał tam osunięcie. Pamiętacie? Słyszał ktoś na pewno, tak? On miał w tym momencie dar bilokacji, a ta ostatnia bilokacja odbyła się tutaj. On przyszedł do Manopello, do oblicza. I często tam bywał. Zaglądał. A co ciekawe, taka dygresja, kiedy tam przyjechaliśmy pierwszy raz i nam właśnie siostra zakonna opowiadała, że w tym miejscu to ojciec Pio siedział, to co mój mąż zrobił? Gulliver, który oczywiście pierwsze poleciał tam, tak zasiadł, jak walnął tą głową w ten taki... Wreszcie mi gwiazdy zobaczył. Gwiazdy zobaczył, a siostra mówi: ojciec Pio cię pozdrawia. Mówię, fajne pozdrowienie mają Włosi, ale dobra. I dokładnie w tym miejscu on miał dar bilokacji, ostatni dar. I w momencie, kiedy ojciec Domeniku wchodził do bazyliki, żeby ją otworzyć, jak co dzień, podszedł tam i mówi: co ty tutaj robisz? Do ojca Pio, tak? Powiedział takie słowa. A on mówi: przyszedłem się pożegnać. I 6 godzin temu zmarł. Nie, 20 parę. 20 parę, przepraszam. Czy wszyscy znają Weronikę? Nie znacie? Znacie. Super. To chciałam... Myśmy tu przyszli tak naprawdę trochę zburzyć temat Weroniki. Dlatego, że Weronika... Księży nie ma? Są. Mogą nas poprawiać i powinni. Ale chcemy zburzyć taką Weronikę. My ją kojarzymy z drogą krzyżową, z szóstą stacją, że ociera Panu Jezusowi twarz. A my chcemy powiedzieć, że Weronika to jest vera ikona, czyli prawdziwy obraz. Prawdziwy obraz. I do Weroniki jeszcze za chwilę sobie wrócimy, bo my jej tak nie zostawimy, nie wyrzucimy jej zupełnie, bo to nie o to chodzi. Ale żebyśmy to słowo potrafili podzielić, myśląc o Weronice, pomyśleć sobie, że możemy to słowo podzielić i dlaczego to słowo w ogóle dzielimy. I skąd się to wzięło, że to jest prawdziwe oblicze. I siostra mówi coś takiego: widzi się to, co ma się w sercu, aby zobaczyć Jezusa, potrzebne są oczy wiary. Tutaj chcieliśmy wam troszkę przybliżyć, mniej więcej tak wyglądało dokładnie, jak Jezus, jego ciało po śmierci było owinięte. Tak? I tutaj macie, jedynka to jest oczywiście ciało Pana Jezusa, dwójka to jest, jak widzicie, sudarium z Oviedo, czyli ta chusta zakrwawiona, i to jest dokładnie tutaj, wokoło głowy. Trójeczka pod spodem, pod głową, to jest święty czepek z Cahors. Czwóreczka,
to macie całun turyński, którym Pan Jezus, Jego ciało było owinięte dookoła. Piątka, sudarium z corneli münsta, czyli to jest to na wierzchu zielone. Szóstka, oczywiście chusta z manopello, o której będziemy dzisiaj mówić dużo. I siódemka, sindon, munda, tak zwany rodzaj ręcznika, na którym został Pan Jezus, Jego ciało położone. Tutaj widzicie muszlę pinna nobilis, z której pozyskiwany jest bisior. Ten bisior, z którego jest wykonana ta tkanina, która jest w manopello. I teraz wyobraźcie sobie, sama muszla ma gdzieś mniej więcej 50-80 cm długości. Jak myślicie, taką dygresyjkę rzucę, skąd jest pozyskiwany z tej muszli bisior? Dobra, żeby nie przedłużać. Bisior, często pada takie coś, że on jest pozyskiwany z muszli. Nic bardziej mylnego. Bisior to jest ta muszla, tym bisiorem się chwyta do skał. Ona jest w kącie prostym, do skały. I ona tymi frędzelkami, nazwijmy to, chwyta się skały. I to jest ten bisior, który jest pozyskiwany. I teraz do wytworzenia, wyobraźcie sobie, 20 dekonici potrzeba 1000 muszli bez mała. To co to jest za delikatna tkanina? Tutaj widzicie Chiara Viga. To jest jedyna żyjąca na dzień dzisiejszy osoba, która potrafi tkać i tka bisior, ale tka bisior tylko i wyłącznie na cele muzealne, renowacyjne, bo niestety bisior jest już pod bardzo dużą ochroną we Włoszech. Ona mieszka na bardzo malutkiej wysepce obok Sardynii. I kiedy siostra Blandina ją poprosiła, żeby przybyła do Manopello i powiedziała, czy to jest bisior, to stanęła przed tym wizerunkiem Pana Jezusa i powiedziała, to jest bisior. Ale co powiedziała ciekawego? Tak drobno utkanego bisioru nigdy w swoim życiu nie widziała. Ona powiedziała, że to musiały tkać palce dziecięce, kobiece, na pewno nie mężczyzny. Tam później zobaczycie w bardzo dużym przybliżeniu, jak drobno ona jest, ten bisior, te zwoje, nie wiem jak to nawet nazwać, jest tkany. Sam bisior. Tutaj widzicie bisior. Jest on, na dzień dzisiejszy nie ma bardziej drogocennej tkaniny na świecie. Nie ma. Po prostu to jest, jak sami wiecie, bisior to był dla królów. To było dla kogoś, kto był ważny w tamtych czasach. Na sam bisior nie działają żadne kwasy, nie działa farba. W ogóle farba bisioru się nie trzyma tak naprawdę, bo po pierwsze jest to zasolone, a po drugie bisior sam w sobie jest tak gładki, że ta farba spłynie. I sobie wyobraźcie, tutaj chyba zaraz możemy puścić w obieg, jedno takie włókno bisioru jest dużo cieńsze niż włos ludzki. Zaraz Kasia puści w obieg, bo otrzymaliśmy bisior od siostry Blandiny i tam jest w środku włos Kasi. I sobie porównajcie jedno włókno bisioru z Kasi włosem. To jest coś niesamowitego, jak to kiedyś się tkało. Tutaj widzicie bisior mieniący się złotem. Ten bisior po lewej stronie, przepraszam cię, po lewej stronie to jest bisior jeszcze przed wyczesaniem. On jest dopiero, powiedzmy, taki wyciągnięty, wysuszony, tak? Jak widzicie, on jest bardzo skołtuniony, takie kołtuny ma w sobie. I teraz, żeby uzyskać taką formę rozczesania, to są godziny pracy mozolnej pracy, bo to jest czesanie, 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 czesanie. Natomiast jak weźmiecie bisior, byśmy wzięli tutaj, załóżmy, do pomieszczenia, to on bez promieni słonecznych, on jest brunatny, brudny, ciemny. Jak weźmiecie go na słońce, on zmienia swoją barwę na złoty. Autentycznie mieni się złotem. I teraz widzicie, bisior to jest w bardzo dużym przybliżeniu. Teraz tak, na tej chuście, dlaczego mówimy, że to nie jest chusta świętej Weroniki, jak wiele osób mówi? Jeżeli by to była chusta świętej Weroniki, tam by był pot na tej chuście, kurz, brud, to co było na drodze krzyżowej. Tam tego nie ma. Tam jest tylko i wyłącznie taki sam pyłek kwiatów, jak na całunie turyńskim, który był w grobie pańskim. Tam nie ma nic innego. Drugie, dlaczego to pokazujemy też? Żeby uświadomić, że to jest nieludzką ręką zrobione, bo jeżeli to by było pomalowane, to te wszystkie przestrzenie, jak widzicie, one by były zamalowane. To jest w bardzo dużym powiększeniu to wszystko.
ale w rzeczywistości to są mikrony milimetrów te przestrzenie tutaj, czyli jakbyśmy pędzlem przejechali, to po prostu by się wszystko, jeżeli by ta farba się oczywiście trzymała, tak? Tutaj widzicie oblicze, tam z tyłu za obliczem są otwarte drzwi do bazyliki, czyli chcieliśmy pokazać, że to płótno, jeżeli nie ma podświetlenia sztucznego, ono jest przeźroczyste. Tam nic nie widzę. Znaczy zależy kiedy oczywiście, tak? To jest jeszcze od natężenia światła i tak dalej. Tutaj nasz szanowny biskup, już go nie widzę, uciekł, wspominał o Ewangelii świętego Jana, rozdział 20, werset 1-10. Ten rozdział, ten fragment Pisma Świętego, tej Ewangelii, może być czytany cały rok na okrętkę. Każdego dnia przez 365 dni w roku. I myśmy zaznaczyli też, jak tam stałem z tyłu i ksiądz biskup przeczytał te słowa, to mówię, no prorok, chyba wie, co będziemy mówić. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. To jest to, co biskup przeczytał. Wyobrażacie sobie to? Chustę, która leżała w ogóle obok. Ujrzał i uwierzył, bo tak. To jest najważniejsze. Ujrzał i uwierzył. A czy my wiemy, dlaczego ujrzał i uwierzył? No to wiadomo, ujrzał i uwierzył, ale o co chodzi? Myśl miałam i ona gdzieś uciekła. Szybko ją znajdę. To jest normalne? Tak. Dobra, idź dalej. Tutaj tylko chcemy wam pokazać takie dwa zdjęcia pod różnym oświetleniem tego oblicza. To jest sztuczne oświetlenie oczywiście, tak? Już? Mam. Dobra. Mam pytanie. Dlaczego mamy tą chustę dzisiaj w Manopello? Dlaczego mamy całun turyński w Turynie? Dlaczego mamy chustę z Oswiedo? Dlaczego mamy inne rzeczy z grobu pańskiego? Głośniej. Tak, świadectwo. Ale dlaczego to mamy? Fizycznie. Ktoś to przechował. A dlaczego to w ogóle wziął? Mógł wziąć? W tamtych czasach? Właśnie. No nie za bardzo. To był grób. Nie powinni tego dotykać. Oni to wiedzieli. Byliby nieczyści. To dlaczego to wzięli? Bardzo dobrze. Bo zmartwychwstał. Bo zmartwychwstał. Bo uwierzyli, że żyje. Uwierzyli, że żyje. My sami sobie musimy to powtarzać. Czy ja wierzę, że on żyje? Uwierzyli, że żyje. To jest tak mocne i dlatego my dzisiaj możemy stanąć przed obliczem. I dzisiaj to, co on nam zostawił, bo to on nam zostawił. Przecież no, nikt tego nie zrobił. On nam zostawił. Możemy na to patrzeć. Możemy to widzieć, ale to nie chodzi o to, bo to nie jest wizerunek, to nie jest obrazek. To jest oblicze. To się pojawiło, nie wiadomo jak. Do tego dojdziemy. A jak myślicie, jak powstało to oblicze na tym płótnie? Tak, taka zagadka. Nie bać się. Ale co musiało nastąpić? Właśnie. Włosi to tak naprawdę porównują do wybuchu bomby atomowej. Musiała powstać tak duża energia, którą tak naprawdę nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy zbadać, jak duża ta energia musiała być, że twarz Jezusa się odbiła w tym wszystkim, tak? I nie tylko się odbiła, bo ona to światło zmartwychwstania rozświetliło ten brudny bisior i co najciekawsze, w miejscach źrenic, tylko w tych dwóch miejscach, ten materiał został jakby nadwęglony, nadpalony. On nie jest spalony. Tam jest, to są jedyne dwa miejsca na bisiorze, gdzie one są zwęglone, ale nie spalone. Nie zrobiły się dziury. To nie jest przypadek. No niemożliwe. Niemożliwe. Zapewne jak ktoś z was był, to miał takie odczucie, jak wszedł tam na tą fasadę, że Pan Jezus, gdzie by się nie stanęło na tej fasadzie, ta fasada nie jest duża, ona tam ma z 5 metrów, ten wzrok za wami wodzi. Ale jakbyście stanęli od strony prezbiterium, to wzrok jest w jedną stronę skierowany i on nie wodzi za wami, gdzie byście nie stanęli. Na ambonkę, na Słowo Boże,
tylko i wyłącznie tam patrzy. I to jest fenomen dla nas, bo nie jesteśmy w stanie tego wytłumaczyć. Dlaczego z jednej strony wodzi, z drugiej strony patrzy tylko w jedną stronę. Z tej drugiej strony mamy wrażenie, że on na każdego z nas, kto tam stoi, może stać 20 osób, bo tam więcej się pewno nie zmieści, i każdy ma wrażenie, że właśnie na mnie patrzy. Że zagląda do mojego serca, do mojej duszy. Od prezbiterium na Słowo Boże, na Ewangelię. Ale ja chyba muszę się cofnąć. Bo ja słuchałam dzisiaj tutaj księdza Piotra i tak sobie myślę, bardzo uderzyły mnie słowa dotyczące oczu. I pamiętałam o tym miejscu, weź cofnij o jedno, o oczach. I jak spojrzycie na oblicze i co najbardziej się tutaj rzuca w obliczu nam, oczy, to spojrzenie takie prosto na nas, takie dogłębne. I zobaczcie, jak Maria Magdalena spotkała się osobiście z Jezusem po zmartwychwstaniu. I ona nie wiedziała, że to On. Ona Go nie widziała. Szaweł spotkał Jezusa zmartwychwstałego. I on stracił wzrok. I ci, którzy szli do Emaus, oni Go nie poznali. Ja takie mam wrażenie, że Pan Jezus potrzebuje czasami nam zamknąć oczy, abyśmy na chwilę zatrzymali się w sobie z Nim osobiście, aby zajrzeć do naszego serca. Bo może inaczej się nie da. Tak dużo nas bombarduje świat taki zewnętrzny, tak bardzo nas zajmuje. A tu potrzeba zatrzymania się z faktycznym drugim człowiekiem, jakim jest Jezus. I takie było słowo, kiedy ksiądz Piotr powiedział, że Chrystus wypełnia Pismo. No i faktycznie wypełnił. Przecież te proroctwa, które są w Piśmie Świętym, On je wypełnił. Ale mnie się wydaje, że Chrystus też nas chce wypełnić. A to spojrzenie przenika. Przenika nas do głębi naszych serc, do tego miejsca, w którym my jesteśmy zupełnie już nadzy. I też taka prawda, że do tego miejsca, do którego nas, my Jego zaprosimy, do tego miejsca, gdzie my się otworzymy, do tego miejsca, gdzie na tyle, na ile my Mu pozwolimy. I my każdego dnia, w każdej, na nowo, mamy, do tego jesteśmy zobowiązani, żeby zatrzymać się, zamknąć te oczy i pomyśleć nad, nie pomyśleć, ale spotkać się z Nim osobiście, prawdziwym, żyjącym, w ogóle nad tym przez chwilę pomyśleć i zaprosić Go do serca, do tych miejsc i zobaczyć, gdzie myśmy jeszcze Go nie zaprosili, bo my na nowo możemy Go codziennie wpuścić, dalej, głębiej. I zaraz jeszcze dojdziemy, ja jeszcze będę miała tam jakieś, a to za chwilę. Moja żona. Rok 2006 przez Benedykta XVI papieża został ogłoszony rokiem jubileuszu całunu z Manopello. Jak na dzień dzisiejszy to jest jedyny papież, który odwiedził bazylikę w Manopello, ale była to pielgrzymka prywatna. Nie była to oficjalna pielgrzymka. I w momencie, kiedy on tam modlił się, adorował oblicze, to wiecie, papież ma tam wyliczony co do minuty, tak? I ten jego kapelan to się Kapelan, chyba to się mówi, cały czas go ponaglał, kończymy. On nie. Cały czas chciał tam być przy Jezusie. Został ile chciał. Tak. Piękne zdjęcie, nie ma to jak Niemiec z Niemcem spotka się we Włoszech. To jest bajka po prostu. Pełna radość. Tutaj w 2006 roku, 1 września, Benedykt XVI napisał specjalnie pod oblicze modlitwę. Panie Jezu, ukaż nam, prosimy, Twoje wciąż nowe oblicze, tajemnicze zwierciadło nieskończonego Bożego miłosierdzia. Pozwól, byśmy je kontemplowali oczyma rozumu i serca.
ludzkie oblicze Boga, które wszedł w historię, by odsłonić horyzonty wieczności. Milczące oblicze Jezusa cierpiącego i zmartwychwstałego, które zmienia serce i życie, gdy zostaje umiłowane i przyjęte. Z Twoich oczu, które patrzą łagodnie i ze współczuciem, chcemy czerpać siłę miłości i pokoju, by znaleźć drogę życia i odwagę do naśladowania Ciebie bez lęku i kompromisów. Byśmy się stawali świadkami Twojej Ewangelii, okazując gościnność, miłość i przebaczenie. Święte oblicze Chrystusa, światło, które rozprasza mroki, zwątpienia i smutku, życie, które na zawsze zwyciężyło potęgę zła i śmierci, tajemnicze spojrzenie, które nieustannie ogarnia ludy i narody, oblicze kryjące się pod postaciami eucharystycznymi i w spojrzeniu tych, którzy żyją obok nas. Uczyń nas w tym świecie Bożymi pielgrzymami, spragnionymi nieskończoności i gotowymi na spotkanie ostatniego dnia, kiedy ujrzymy Cię, Panie, twarzą w twarz i będziemy mogli kontemplować Cię na wieki w chwale nieba. Amen. Po lewej stronie widzicie ceremonię pogrzebową ojca naszego kochanego Jana Pawła II, po prawej stronie Benedykta XVI. I Jana Pawła II, jak była ceremonia, wrócono do tego obrzędu zakrywania twarzy białą chustą. I tak samo było z Benedyktem XVI. Wielki Piątek 91 roku zeszłego wieku nasz kochany papież Jan Paweł II zainicjował nową formę nabożeństwa zwanego biblijną drogą krzyżową. Czy ktoś słyszał w ogóle o tym? Nie. I oczywiście Benedykt XVI w 2007 roku jakby zatwierdził tę listę stacji. I teraz pokażemy wam tak. Po lewej stronie jest stację drogi krzyżowej, którą my znamy. Po prawej różni się trochę od tej, którą my znamy, bo to po prawej to jest ta biblijna część. I na przykład jak widzicie szósta stacja, Święta Weronika ociera twarz Pana Jezusa, to tutaj jest Jezus biczowany i koronowany cierniem. Po prawej jest troszkę inaczej, po prostu nie ma tej stacji. Nie ma, no nie ma tych wszystkich stacji, które macie po lewej zaznaczone. Ale to nie po to, żebyśmy tą Weronikę skasowali z naszego życia. Nie. Bo co wam powiem? Jak wstąpiliśmy do wspólnoty i tam pierwszy raz w życiu mieliśmy, znaczy ja osobiście miałam trzymać mikrofon w ręku i... Więc, ale dlaczego? Dlatego, że była taka prośba, żeby każdy przygotował rozważanie na temat na daną stację krzyżową. Jak myślicie, jaką stację myśmy otrzymali? Szósta. Ciekawe dlaczego. I dlatego to będę chyba pamiętać do końca życia, bo to mocne w ogóle było doświadczenie takie i zmaganiem się z samym sobą, ale tak. Ale to nie o to chodzi, żebyśmy skasowali sobie Weronikę, stację Weroniki z naszej drogi krzyżowej. Znaczy, żebyście nas źle nie zrozumieli. My nie potępiamy tej drogi krzyżowej, którą znamy, tylko chcemy wam pokazać, że jest jeszcze druga możliwość, tak? Którą papież zaakceptował. Ja jestem przekonana, że każda kobieta, gdyby się znalazła, i ja też, na tej drodze krzyżowej, to byśmy naprawdę chciały być tą Weroniką, która pobiegnie z tą chustą, która otrze Panu Jezusowi twarz. To jest bardzo ważne, że kontemplujemy ten moment, ale też, jeśli nie wiemy, warto spojrzeć na to, że mamy też drugą drogę krzyżową i czasami może spróbować coś zrobić inaczej, przeżyć inaczej, bo szybko wchodzimy w pewną rutynę też. To jest takie zaproszenie do wyjścia troszeczkę w bok, zobaczyć inaczej, z innej perspektywy drogę krzyżową. Pokażemy wam parę zdjęć dosłownie, oblicza pod różnym oświetleniem. Po lewej stronie, jak widzicie, macie światło dzienne od tyłu i słońce od tyłu. Jak dwa różne oblicza są, tak? Na jednym prawie nic nie widać, na drugim widać twarz Jezusa. Te wszystkie widoki, które tutaj widzicie, to są od tej fasady, tak jakby na drzwi, jakbyście patrzyli, tak? Drzwi są otwarte, nic nie widać, pusto. Ja tak będę leciał z tym. To jest taka możliwość, kiedy tam na miejscu no mamy cały czas jedno oblicze, więc sobie na nie patrzymy, a tutaj możemy sobie je porównać obok siebie. Tam na miejscu nie ma takiej możliwości. Widzimy w takim, albo w takim, albo w takim oświetleniu, a tutaj patrzymy sobie, możemy spojrzeć na dwa wizerunki. Jakby ktokolwiek z was był kiedyś w Manopello,
to poproście. Tam jest przy fasadzie jest przycisk. Poproście kogoś, kto będzie wam opowiadał, bo nie zawsze to robią. Żeby, bo to trzeba wiedzieć, gdzie włączyć na zakrysji to światło, żeby włączył ten przycisk i tym przyciskiem wam zmieniał oświetlenie. To jest niesamowite przeżycie. A tego często nie robią przewodnicy. Ale proście naprawdę. Proście, a będzie wam dane. Tutaj widzicie, to jest jedno i to samo oko pod różnym oświetleniem. Na jednym zdjęciu widzicie oko zmęczone, przekrwione, białko jakieś ciemniejsze albo w ogóle nie widać. Był taki kapucyn w Manopello, ojciec Czesław Gadacz, i on napisał taki tekst do miesięcznika katolickiego List. Jeśli chodzi o usta, to są one tak otwarte, jak u człowieka, który właśnie bierze oddech. Lekarze przyglądali się tej relikwii i podświetlając ją pod odpowiednim kątem, zauważyli na twarzy plamy pośmiertne, a potem, zmieniając jeszcze raz kąt padania światła, zobaczyli, że na tej twarzy widać znamiona budzenia się ze śpiączki, wychodzenia z letargu. Po czym to można było poznać? Szczególnie po silnych zaczerwienieniach na policzkach i czole. Jeden z ginekologów tłumaczył, że takie same zaczerwienienia można zauważyć u noworodka, który zaczyna oddychać płucami. Wiele można wyczytać też z ułożenia oczu Chrystusa. Są bardzo szeroko otwarte. Gałki oczne zwrócone są ku górze tak, że białka są całkowicie widoczne, a źrenice zwężone jak u człowieka, który przybywając w ciemności, nagle zostaje oślepiony mocnym światłem. Można powiedzieć, że na chuście z Manopello widzimy pierwsze sekundy zmartwychwstania Pana Jezusa, chwilę, kiedy rodzi się do nowego życia. Acheiro poietos. My tak bardzo szybko przelecę. Czy ktoś. My tutaj mamy trzy uwzględnione acheiro poietos. Czy ktoś zna jakiś jeden? Mówiliśmy o nim dzisiaj. Całun turyński. Manopello. Manopello. Matka Boża z Guadalupe, tak? Wszyscy znają. I jeszcze jedno. Czy ktoś był w Austrii i wie tam o tym acheiro poietos? Nie. Matka Boża w szkle, w Apsam. To jest coś, co zostało też nieludzką ręką zrobione. Tak szybko powiem, mała dziewczynka siedziała w swoim domu i nagle na szkle, jak to były okna duże i takie podzielone na mniejsze, na takiej jednej szybce ukazała się Maryja, tak jak tutaj widzicie. Ona jest wielkości dokładnie, bo byliśmy tam akurat w zeszłym roku, dokładnie takiej samej wielkości jak oblicze Jezusa w Manopello. Dokładnie to samo, tak? I teraz próbowano ją szlifierkami, papierami ściernymi ściągnąć, tak? Kwasami, wytrawić, wszystko. Maryja się pojawiała. Stwierdzili, okej, okay, nie jest to... Odpuścili jej, odpuścili. Uparcie wracała. Ale dlaczego o tym mówimy? Dlaczego my mówimy o takich dziwnych rzeczach? Dlatego, że oblicze to jest właśnie to słowo, co tak trudno czasem powiedzieć. Acheiro poietos. No właśnie. Jest wykonane... No nie przez człowieka, nie jesteśmy... A o co chodzi dokładnie z tym dziwnym słowem? To to, że my nie możemy zrobić tego dzisiaj identycznie przy naszej ekstra technice, wszystkim, co mamy dzisiaj dostępnego. Ludzkość nie ma takiego narzędzia, które by wykonało duplikat tego. Jeden do jednego. Dokładnie nie tak da jak rady. Tam nie da rady. Nie ma takich nawet maszyn. Nie ma nic. Techniki nie znamy takiej. Lecimy dalej, bo mało już jest. A ja tutaj lubię to czytać. To jest taki moment, kiedy siostra Blandina, to jest to, co ją zapaliło też do, oprócz tego wzroku, który za nią chodził przez cały dzień, przeczytała te słowa Marii Valtorty w jej dzienniczku, że chusta Weroniki jest cierniem tkwiącym w duszy sceptycznej. Wy letni i chwiejni w wierze, którzy kroczycie naprzód dzięki swym ścisłym badaniom. Wy, racjonaliści, porównajcie chustę z całunem. Na pierwszej widnieje oblicze żyjącego, na drugim zmarłego. Lecz długość, szerokość, cechy somatyczne, kształt, właściwości są takie same. Połóżcie płótna, jedno na drugim, a zobaczycie, że się pokrywają. To ja jestem. Ja, który wam chciałem pokazać, kim byłem i czym dla was z miłości się stałem.
gdybyście nie należeli do zatraconych, do ślepych, te dwa płótna wystarczyłyby wam, by przywieść was do miłości, do żalu, do Boga. I zobaczcie, to jest 44 rok. Już było napisane, zróbcie to. Przecież to każdy mógł zrobić. A ona to zrobiła. Tylko ona. Ona ruszyła, poszła za tym. Pan Bóg ją do tego zaprosił. A tutaj mamy efekty jej pracy. To jest oczywiście, tych punktów przystawalnych jest dużo, dużo, dużo więcej. My chcemy tak jakby... Nie, 10 minut później zaczęliśmy, także spokojnie. To jest takich 10 przystawalnych punktów, takich jakby powiedzmy najważniejszych, tak, które tutaj widzicie, które siostra... To jest wszystko przez nią rysowane, tak? Bo kiedyś nie było kopiarek, ja mam to w ręku. I tak dalej. Tutaj widzicie na lewym slajdzie te kreski, tak? Wszystkie. To jest bardzo wyraźny punkt odniesienia, który jest tutaj. Ona jest niesamowita, bo ona dzisiaj patrzy sobie w komputer i... Tego nie widziałam. Ja to pierwszy raz widzę. Niesamowita. Charyzmat ostatniej chwili. Chusta Oviedo, z Oviedo. To jest chusta inaczej Wielkiego Piątku. I teraz pokażę wam, przejdę kawałek jeden dalej. Tutaj macie całą chustę z Oviedo, a fragment, który był slajd wcześniej, to jest ten fragment. Dokładnie. I teraz ja się cofnę. Chusta z Oviedo, jak zobaczycie, widzicie tutaj palce? To są odbite palce, ale nie są to palce mężczyzny. Są to palce kobiety, bo są bardzo delikatne, bardzo drobne. To były prawdopodobnie palce, które tak naprawdę tamowały krew, która wypływała z Pana Jezusa, jak był ściągany z krzyża. Tutaj widzicie nałożenie chusty Manopello i chusty z Oviedo, tak? Dokładnie te palce widzicie tutaj. Czyli jakby ta część nosa była uciskana, dociskana, żeby nie wypływały wszystkie płyny. Całun Turyński, Wielka Sobota, kiedy Pan Jezus zmarł. Oczy zamknięte. Oczy nie zamknięte. Siostra Blandina twierdzi, że są oczy otwarte. Zresztą jak nałożymy sobie te dwa wizerunki, no to widzimy, że raczej powinny być otwarte, ale nie będziemy się o to kłócić, bo to nie o to chodzi. I nałożenie chusty Manopello i całunu turyńskiego. Tutaj macie chustę Wielkiej Nocy, czyli Zmartwychwstanie, czyli chusta z Manopello, a tutaj macie nałożenie wszystkich trzech. One co do tak naprawdę joty, jak to by po ludzku powiedzieć, się nakładają na siebie. W 1703 roku i 1714 roku Antonio Paschiavo, ówczesny gwardianin klasztoru w Manopello, chciał wyciągnąć oblicze, czyli ten bisior z tej, bo ona na dzień dzisiejszy jest jakby w tej pierwotnej ramce swojej. On chciał wsadzić ją w jakąś godną ramkę, nową ramkę, tak? I kiedy wyciągnął bisior z pomiędzy szyb, wizerunek zniknął. I stwierdził, że okej, wsadzi ją w starą ramę, wizerunek na tym płótnie się z powrotem pokazał. I od 1714 roku nie przeprowadzono więcej badań, jakby wyciągnięcia, wsadzenia w nową ramkę, bo stwierdzili, że Jezus chce być w tej starej ramce zżartej przez korniki, która jest dzisiaj widoczna tam, bo to oblicze, które widzimy tam w tej takiej pięknej monstrancji, nazwijmy to, to jak się przyjrzycie, to w środku jest ta stara ramka drewniana, zżarta przez korniki. Ona jest po prostu tylko oprawiona została. Obraz Jezusa Miłosiernego bardzo pokrótce opowiemy. Siostra Blandina jakby zrobiła nałożenia i Jezus Miłosierny z Wilna, jak nałoży się chustę z Manopello, dokładnie wszystkie te punkty, o których wam mówiliśmy, też się zgadzają. Czyli widzicie od prawej strony chusta Manopello, tu macie już nałożenie z Wilnem. Dokładnie się pokrywa, to jest jedna i ta sama osoba. Przypadek? Dużo później jednak ten wizerunek pokazany. Teraz chcemy wam zadać pytanie, jak twierdzicie, jak te wizerunki powstały? I jedna, żeby była jasność. Nie negujemy, bo każdy ma swoją jakby drogę do Jezusa, tak? Tylko jesteśmy ciekawi, czy wiecie, jak te wizerunki powstały. Bardzo dobrze. Brawo. Wszystko przez sztuczną inteligencję. Ten wizerunek, który znamy najczęściej widzimy, powstał w laboratorium NASA. Oni to zrobili wszystko na podstawie całunu turyńskiego, że tak mógł Jezus wyglądać, ale to zrobił komputer. A tu za nami
stoi Jezus, który zostawił nam swoje oblicze. I my nie negujemy, że ktoś ma piękny obraz tego typu Jezusa, tak, w domu. Bo Pan Bóg trafia przez różne sposoby. Przez różne sposoby. Tylko chcemy jakby pokazać wam. Ja tu jeszcze mam taka myśl mi chodzi, że kiedy mamy tą chustę z Oviedo, czyli mamy chustę Wielkiego Piątku, czyli męki pańskiej, to my rozważamy mękę pańską. My idziemy drogą krzyżową i tak dalej. Ale czy Panu Bogu chodzi o to, żebyśmy płakali nad Nim? Taki, to jest ten moment, kiedy On nas zaprasza, żebyśmy z Nim przeżyli tą mękę, ale żebyśmy też weszli w siebie. Potem, kiedy stajemy pod krzyżem, kiedy mamy całun turyński, kiedy klękamy pod krzyżem, do czego nas Pan Bóg zaprasza? Nie do tego, żebyśmy płakali, bo umarł. Nie, On nas zaprasza do tego, żebyśmy zostawili pod krzyżem to, co mamy zostawić. A potem pokazuje się nam i chce nas spotkać. Puść te zdjęcia. Tu mamy zdjęcia takie specjalne. Małżonka lekarza zrobiła w trakcie, ponieważ tam było spotkanie lekarzy, oni tam sobie dywagowali, a ona robiła zdjęcia. I przyjrzyjcie się, że są niesamowite zdjęcia. Wybraliśmy tylko kilka, żeby spojrzeć, zobaczyć to oblicze troszeczkę inaczej. Tam na miejscu też czasami to widać, ale trzeba się postarać. Natomiast są niesamowite zdjęcia, które pokazują, że ten materiał wydaje się czasem płaski, czasem zupełnie pogufrowany. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że Pan Bóg nas zaprasza do życia. Do życia, do spotkania zmartwychwstałego. Mnie bardzo mnie to uderzyło, że skoro Szaweł spotkał Jezusa zmartwychwstałego, to dzisiaj my nie spotykamy Jezusa zmartwychwstałego? Spotykamy. A czy my możemy o tym nie mówić? Nie możemy nie mówić. My jesteśmy tutaj dlatego, że nie możemy nie mówić. Opowiadamy o Nim i czy dzisiaj ksiądz Piotr powiedział, czy się dzieją cuda? Ja mam wrażenie, że jestem pewna, że w moim życiu dzieją się cuda, ja to już wiem. Natomiast kiedy się to dzieje właśnie, to często mam te oczy na uwięzi. Nie widzę, nie rozumiem. On tam robi, a ja ślepa. Mija czas i mi się wtedy otwiera. Ja! Łączą mi się kropki. To znaczy, że aha, to On już wtedy to robił po to, żeby to i tak dalej. Przecież jak wrócę tą myślą do tego 2011 roku, mówię, Boże, co ja tu robię? Coś ty mi... No naprawdę. I uważam, że my jesteśmy daleko. Cały czas będę uważała, że jestem za daleko, że mi tam jeszcze bardzo dużo brakuje. Bardzo. Ale wiem, jak działa. Wyczulił mnie na to, żeby zobaczyć, że jest osobiście obok mnie, codziennie, w zeszłym roku jeszcze skubany, po prostu mnie uzdrowił fizycznie, co sobie pomyślałam, ha, ludziom się zdarza, ale nie mnie. No, mówi, proszę, masz. I trwa do dzisiaj, także chwała Panu. Wiem, że jest, żyje, działa i nas zna, podsłuchuje, daje nam niesamowite niespodzianki, prezenty, bo wie, jakie my mamy pragnienia, jak do nas podejść i podchodzi do nas z miłością. Ja dodam swoje takie delikatne świadectwo. Jakby mi ktoś 15 lat temu powiedział, że ja tu będę stał i wam o Jezusie mówił, bym się powiedziałbym, stuknij się facet w głowę. Ja byłem bardzo daleko od kościoła. Księży uważałem czarni w sukienkach. A dzisiaj mam najwięcej przyjaciół wśród księży. Paradoks. Przeczytamy jeszcze takie słowa siostry Blandiny. Mogę? Każdy człowiek o zdrowym i prostolinijnym duchu może przekonać się przy rozważaniu oblicza na chuście, że Jezus Chrystus żyje i wychodzi nam naprzeciw. On jest ten sam, tak samo dzisiaj, jak i w pierwszym czy czwartym wieku. W pierwszym, drugim czy
trzecim tysiącleciu. On jest Bogiem z nami i dla nas. On jest żyjącym. On jest jednocześnie barankiem i dobrym pasterzem. On chce patrzeć na nas i chce, byśmy i my na Niego patrzyli. W tym patrzeniu pragnie On nasycić nasze dusze, będące duchem tak jak On sam, bo On jest miłością. W Manopelu mamy trzy święta. Pierwsze to jest druga niedziela po objawieniu pańskim. Ruchome święto. Bardzo ruchome u Włochów. Normalnie. No normalnie, no ale u nich to wszystko jest ruchome. Trzecia niedziela maja. Potrafią przesunąć. 6 sierpnia święto przemienienia pańskiego. U nas natomiast jest piątek przed środą popielcową. Jeżeli ktoś chce przeżyć święto we Włoszech, zapraszam. Darmo. Także zapraszamy, aby do nas się zgłosić, jeżeli będziecie chcieli mieć jakąś grupę. Zapraszamy do Manopello, damy wam też właśnie nocleg. W gaju oliwnym 14-hektarowym. Jak ktoś chce zbierać oliwki, zapraszamy w listopadzie. Bardzo blisko sanktuarium, także dwa kroczki. I cóż, my już dziękujemy, bo taki mieliśmy czas. O, bardzo szybko. Dziękujemy bardzo.